Hej, czołem. Dzisiaj przedstawię Wam ciekawą historię. Chodzi o porównanie szkolenia żołnierzy rezerwy pasywnej do szkolenia żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. No i wnioski są takie. My tak tej wojny niestety nie wygramy. Napisał do mnie jeden z widzów, który uczestniczył w takim szkoleniu rezerwy pasywnej, no i obserwował, akurat udało mu się zaobserwować, jak w tym samym czasie odbywa się szkolenie rezerwy pasywnej i jakie są warunki dla rezerwy pasywnej, znaczy on w tym szkoleniu rezerwy uczestniczył i równolegle oczywiście szkoliła się również dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, no i takie porównanie między innymi warunków tego, jak jacy żołnierze służą, jacy są przyjmowani do tej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. No i no niestety nie ma tutaj dobrych wniosków, aczkolwiek będzie śmiesznie, pośmiejemy się razem. Ci, którzy gdzieś tam już uczestniczyli w tych szkoleniach żołnierzy rezerwy, no w tych takich satyrycznych szkoleniach, można powiedzieć, no to idą, pośmieją się, wrócą i jest ok. A ci, którzy gdzieś tam w tych lepszych szkoleniach uczestniczyli, to również zachęcam do tego, żeby podzielić się swoimi wrażeniami, jeżeli było dobrze, a wiem, że są takie szkolenia. Nawet bym chciał na kanał zaprosić kogoś, kto by przedstawił swoją osobą tutaj: tak, byłem, było fajnie, szkolenie w tej i w tej jednostce jest na bardzo wysokim poziomie, warto jednak uczestniczyć. No ale niestety najczęściej spływają do mnie te negatywne wrażenia, aczkolwiek kilka pozytywnych oczywiście aspektów było. No ale dobra, nie przedłużajmy, lecimy po kolei. Rezerwa, szkolenie w maju, czyli no, bieżące szkolenie, tak? Nie jest to żaden tam wymysł. Jednostka wojskowa XXX, oczywiście bez nazw jednostek, ponieważ te problemy, te patologie, te głupoty i ten beton to się powtarza w wielu jednostkach, także to nie jest problem tylko jednej jednostki. Fajnie by było rozwiązać ogólnopolsko ten problem, no ale zobaczymy, jak sobie pan generał Kukuła poradzi, bo generalnie cały czas przypominam, że tutaj pan generał Kukuła obiecał, że dążyć będzie w tym kierunku, żeby nie było obowiązkowych ćwiczeń, przymusowych ćwiczeń żołnierzy rezerwy pasywnej, tylko będziemy stawiać na rezerwę aktywną i będziemy stawiać na szkolenie na wysokim poziomie. A czy szkolenie na wysokim poziomie jest odbywane? No to sami dobrze wiecie. Ci, co byli na dobrowolnej, czy ci, co byli na Wojskach Obrony Terytorialnej, czy na szkoleniu żołnierzy rezerwy, no to wiedzą, jak to się w praktyce odbywa, jak to wygląda PR-owo w telewizji, a jak jest w praktyce. No niestety nie tak, jakbyśmy chcieli, aczkolwiek jest światełko w tunelu, są postępy, jest coraz lepiej, tylko no niestety nie ma kadry do szkolenia, nie ma żołnierzy zawodowych, którzy by w sposób, znaczy są, ale nie ma aż w takich ilościach specjalistów, którzy by szkolili rezerwę czy dobrowolną zasadniczą służbę w takiej zakresie, jakbyśmy chcieli. Ale lecimy, dobra. Witam, wezwanie na rezerwę i okej, trzeba, to się idzie. Czyli kolega wyszedł z założenia, że nie będzie ściemniał, nie będzie brał jakichś tam zwolnień lekarskich, nie będzie sprawdzał swojego stanu zdrowia przed pójściem na rezerwę, tylko dobra, dostałem wezwanie, to idę. Stawiłem się na jednostkę ze 139, stawiło się 79, reszta L4 i tym podobne. Czyli głównie L4, no bo miało się stawić 139, jaki jest powód, żeby się ktoś nie stawił. No jeżeli ktoś się wcześniej odwołał, na przykład na tej podstawie, że ma dziecko, że się opiekuje dzieckiem do lat 8, no to nie powinien być nawet wzywany, nie? I tak, dzień pierwszy, wydanie mundurów, oczywiście mundurówka, nie była przygotowana, ale jakoś poszło. Na powitanie pytania. Słuchajcie, pytania od żołnierzy zawodowych do żołnierzy rezerwy pasywnej. Po co tu przyszliście? Gdzie L4? Ręce opadają, ale ja wiem, znaczy sami żołnierze zawodowi wiedzą, że to szkolenie rezerwy w wielu wypadkach to jest fikcja i dziwią się, że ci żołnierze jeszcze tutaj przychodzą, przecież lepiej sobie posiedzieć w domu na L4, porobić, znaczy oczywiście, jeżeli ktoś jest chory, tak, ja tutaj absolutnie bym nie oskarżał jakiegokolwiek lekarza, że daje lewe L4, bo w Polsce nikt nie daje lewych L4, bo w Polsce nie ma zdrowych ludzi, bo w Polsce nie działa Narodowy Fundusz Zdrowia, to nie działa, nie? To trzeba się leczyć prywatnie, brać zwolnienia i się leczyć później w domu, no bo normalnie to się nie wyleczysz, nie? Także okej, nie ma ludzi, wychodząc z założenia takiego, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko słabo przebadani, no to wiadomo, że każdy
jakby poszedł do lekarza, jak lekarz dobrze przebada, to zawsze jakąś chorobę znajdzie. No ale tutaj sami zawodowi się śmieją, że rezerwa przychodzi na te fikcyjne szkolenia, które się odbywają w takim, a nie innym stopniu. Także pytania typu, po co tu przyszliście, gdzie L4 i tym podobne. Wskazówki, jak uniknąć wezwania. Wskazówki od zawodowych, jak uniknąć wezwania na szkolenie żołnierzy rezerwy. To też jest dobre. Była rada od chorążego, żeby na dwa wezwania z rzędu wykazać L4. Wtedy WCR nas odrzuca, bo aktualnie to tylko WCR robi kopiuj wklej i tym podobne historie. Czyli jak dwa razy walniecie L4, przynajmniej takie są wskazówki niektórych żołnierzy i to się może sprawdzać. Nie? No, po co mamy powoływać gościa, który ciągle nam rzuca L4 na ćwiczenia, no to lepiej go nie powołujmy, powołujmy tych, którzy nie rzucają L4. Także podobno działa, nie? Że jak dwa razy rzucicie L4 na ćwiczenia, to za trzecim razem już wezwania nie dostaniecie. Tak przynajmniej mówią legendy. Drugi dzień. Wydanie broni, maski, skupiacze myśli i ćwiczenia. Co to są skupiacze myśli? Dla tych, którzy nie wiedzą, to są czapki blaszki, czyli hełmy metalowe, ale na te hełmy kewlarowe też się mówi również skupiacze myśli, bo jakby nie patrzeć, te myśli jednak są pod tą czaszką, pod tym hełmem wtedy lepiej skupione, jeżeli hełm jest na głowie. Ładowaniem, i ćwiczenia. Z jakie zagadnienia robi rezerwa? Co rezerwa ćwiczy? Ładowanie magazynka, składanie broni, OP1, zakładanie stazy, montaż IZS. IZS, czyli indywidualny zestaw samochodowy, to jest taki zestaw do odkażania, do dezynfekowania sprzętu. I teraz tutaj ja się troszkę zaskoczyłem i ręce mi opadły, bo tu kolega napisał OP1. Czy nadal rezerwa ćwiczy z OP1? Napiszcie w komentarzu, bo mi to ręce opadają. Ja myślę, że to już naprawdę mamy XXI wiek. Drugą, trzecią dekadę. Już trzecia dekada idzie, tak? 24 rok. A my bawimy się w OP1? Żołnierze rezerwy, naprawdę? OP1? Panie generale Kukuła! Wstyd jak cholera, że to jeszcze jest w Wojsku Polskim. OP1? Naprawdę? Panie Kosiniak-Kamysz, Abramsami chcecie jeździć K2-kami i cholera wie czym i latać śmigłowcami, a wy żołnierzom rezerwy dajecie OP1? Mam nadzieję, że kolega się pomylił, aczkolwiek no, znając życie, napiszcie w komentarzu, czy rezerwa nadal dostaje OP1. Bo mi to ręce opadają. Podejrzewam, że są jakieś tam ostatnie jednostki na krańcu świata, gdzie OP1 się wydaje. Ale no to już jest żenada, nie? Żenadą są już te czapki blaszki, ale OP1? Naprawdę? Jaja sobie robią. Zgadnijcie, co robili trzeciego dnia. Oczywiście to samo. Ładowanie magazynka, składanie broni, OP1, zakładanie stazy, montaż IZS. Czwarty dzień. I co ważne, instruktorzy to szeregowi i starsi szeregowi, no i oczywiście starsi szeregowi specjaliści. Staż służby instruktorów od miesiąca do kilku lat, ogólnie rezerwa wiedziała więcej od tych pseudoinstruktorów. I tu jest właśnie problem. To jest ten problem, że rezerwa przychodzi, gdzie rezerwa powinna być szkolona, powinna się czegoś nauczyć, a się okazuje, że żołnierze zawodowi, którzy mają uczyć rezerwę, instruktorzy są gorzej przygotowani do zajęć niż rezerwa. Że rezerwa wie więcej niż ten pseudoinstruktor, ten kapral, który wyciągnął pagony z chipsów. No jaja to są jakieś, nie? Dlatego cały czas mówię, że rezerwę postawić, dobrze pan Kukuła mówi, postawić, pan generał Kukuła bardzo dobrze mówi, postawić na rezerwę pasywną, wykorzystać doświadczenie rezerwistów, rezerwy aktywnej, postawić na aktywną, tak? Żeby wykorzystać ich doświadczenie do szkolenia żołnierzy zawodowych nawet, tych szeregowych, młodych czy dobrowolców, a nie żołnierz rezerwy pasywnej. Przychodzi, on ma składać broń i ładować uczyć się ładowania magazynka. No już nie ma mądrzejszych rzeczy. Dlatego ja powiedziałem, że ja nie wybieram się na żadne szkolenie rezerwy. Możecie mi wysyłać. Ja mam dzieci do lat 8 i mogę pokazać środkowy palec. No po co ja tam pójdę na 2 tygodnie czy na 12 dni? Bo tutaj akurat kolega był 12 dni. No po co ja tam pójdę? Żeby ładować magazynek? Do cholery jasne. Jak ja będę chciał sobie poładować magazynek, to sobie otworzę safe i sobie wyjmę amunicję, będę sobie ładował i rozładowywał, do cholery jasnej. Zakładanie maski, zakładanie stazy, ludzie kochani, no, to można online robić. Wyślijcie tym żołnierzom rezerwy pasywnej szkolenie online i niech sobie robią. A jak ktoś chce szkolenie online
robione przeze mnie i przez instruktorów, z którymi współpracuję, to w opisie pod filmem macie link do tego, żeby sobie wykupić szkolenie online, a później przyjechać na szkolenie praktyczne. Lokowanie produktu musi być, wiadomo, nie? Czwarty dzień to samo, piąty dzień to samo, instruktorzy miesiąc czasu, kilka lat maksymalnie, siódmy dzień strzelanie rezerwy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zawodowych. Zabrakło amunicji dla żołnierzy rezerwy, dla 16 żołnierzy rezerwy brakło amunicji. Gdzie macie tam amunicję? Na Ukrainie? Super, super, gratuluję. Ale to jeszcze można przełknąć, czyli to jeszcze nie było najgorsze, słuchajcie dalej. Najlepsze było to, że dwie dziewczynki z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej nie strzelały, bo się boją, a trzecia ma na tyle siły, że nie potrafi przeładować broni. Dosłownie kurwa masakra, śmiech na całą strzelnicę, ale to i tak można przeżyć. Kolega mówi tak, przeżył, że zabrakło amunicji, przeżył. Przeżył, że dwie dziewczynki z dobrowolnej nie strzelały, bo się boją, trzecia nie przeładowała broni, bo nie ma siły. No cholera jasna, zwolnić to w cholery w momencie, ale nie zwalniamy, słupki mają się zgadzać, zapisz, że strzelała, zapisz, że zaliczyła na czwórkę, wszyscy zadowoleni, nikt tych dzienniczków nie sprawdzi. Won, nie umiesz przeładować, do zwolnienia, do widzenia. Nie nadajesz się, przyszłaś dziewczynką, masz 45 kilo i 1,60 m, nie umiesz udźwignąć broni, to nie jest dla ciebie, ale to jest córka pułkownika, czy tam krześnica, czy jakaś inna koleżanka z klasy. I ona przyszła po socjal, ona nie przyszła tam strzelać, ona przyszła 6 koła wziąć przez rok czasu i wyżywienie i zakwaterowanie oczywiście, a jak nie wyżywienie, to ją wyprowiantują, to jeszcze kasę za wyżywienie dostanie, tak? Fajnie, fajnie, uwielbiam po prostu wojsko nasze. Kumoterstwo i nepotyzm. No już bez jaj, no małe dziewczynki, żeby nie mogły, to po cholerę je bierzecie. No bo ona sobie w życiu nie poradzi. No bo ma wujka, majora, pułkownika i wujek kazał, żeby ona zaliczyła. No i zaliczy. Nie strzelała, nie udało jej się. I takie rzeczy się dzieją, to nie jest science fiction. Bo to ktoś może wejść na kanał i powiedzieć, co ten Powałka pieprzy, no to gdzie, nie da rady przeładować, boi się i takie rzeczy przechodzą. Przechodzą jeszcze gorsze rzeczy. Jak rzeczywiście kolega pisze, że to jeszcze można przeżyć. Dalej. Chorąży wydaje polecenie do przejrzenia broni. A tu nagle wyskakuje starszy kapral i krzyczy, przerwać ćwiczenia. Więc chorąży przerwał, a cała rezerwa jebnęła śmiechem, że kapral wydaje rozkazy chorążemu. Jakby było mało, chorąży mówi, nie wiem co się tam wydarzyło, nie wiem jakie tam mają zwyczaje rzeczywiście z perspektywy rezerwy. Dziwnie to mogło wyglądać. Dlaczego tak krzyknął? Jakieś zagrożenie może było? Może to jakoś da się normalnie wytłumaczyć. Także spokojnie. Chorąży do przejrzenia broń, a starszy kapral krzyczy przerwać ćwiczenie. No dziwne, ale myślę, że jakoś rozsądnie można by było to wytłumaczyć, żeby tych żołnierzy zawodowych obronić jakoś, nie? Jakby było mało, chorąży mówi, że się boi strzelania z dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową, bo są tak wyszkoleni, że ręce opadają. Ale wy, rezerwa, sobie poradzicie, przyznaję ze szczerością chorąży. No ale kto szkoli tą dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową? To jest takie, ale to jest prawda, że nieraz przychodzą takie niemoty, że strach dawać broń. No ale to... Halo, dzień dobry, zawodowi, są dowódcy drużyny, jest dowódca plutonu, dowódca kompanii, się nie nadaje zwolnić w cholerę. A trzymacie to, bo tak, bo oczywiście dowódca batalionu, dowódca jednostki, dowódca brygady, trzeba przeszkolić, bo mamy naciski z góry, że Kosiniak-Kamysz każe szkolić każdego, każdą niemotę, która przyjdzie do wojska. I trzeba ich szkolić, bo słupki muszą być przeszkoleni. A zawodowi się boją z nimi strzelać, bo są tak wyszkoleni, ale to sorry, za wyszkolenie dobrowolne kto odpowiada? Zawodowi. Tak ich wyszkoliliście, to tak macie. Skoro każdemu kapsla dawaliście, nawet tym, co się nie nadają, no to tak jest. Skoro przychodzą oficerowie po kursie rwania czereśni, czy po legii akademickiej i nie ma kto ich wyszkolić, oni wielkie oczy robią i chodzą jak dzieci we mgle, no to tak jest, tak się dzieje. Ósmy dzień, czyszczenie broni. Też sztuka. Dalej ćwiczenia jak w drugim dniu. Dziewiąty dzień, ćwiczenia jak w drugim dniu. Dziesiąty dzień, to samo. Jedenasty dzień, mini zawody w ubieraniu OP1. No, czyli mieli to OP1. Zawody w ubieraniu OP1. O jest. O czym my mówimy?
nie wiem, jakaś pajęczyna mi się tutaj przytrafiła. I rozkładaniu broni. Mini zawody, fajnie. 12 dzień zdanie mundurów. No i czas na podsumowanie. Tutaj kolega postanowił podsumować te piękne ćwiczenia. Cholera, coś mnie atakuje tutaj. Takie duże coś siadło. Ale mnie nie zabiło. Dobra, podsumowanie szkolenia. A coś wiem. Podsumowanie, a coś wiem o wojsku, bo służyłem 5 lat. Przeżyłem jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej, nadterminowy i zawodowy. Micha ok, bez zastrzeżeń, jak na wojsko, ale wiadomo, byli tacy, co zawsze narzekali. Zawsze są tacy, co narzekają. Generalnie w wojsku Micha jest, tak jak kolega powiedział, według mnie również jest ok, bez zastrzeżeń. Raz lepsza, raz gorsza, ale zjadliwa. Warunki bytowania. Kontenery socjalne, ok. Ciepła woda. Jak ciepła woda była, to już jest wszystko. To już więcej nie trzeba, tak szczerze mówiąc. No i jak czysta poduszka i czysty koc jeszcze i ciepła woda, no to już naprawdę więcej nie trzeba. Nocowaliśmy w namiotach po 7 osób, ale wypuszczali nas po 16, więc kto chciał, ten jechał do domu, reszta piła wódę. No niestety tak się dzieje, że nadal w wojsku rezerwa, nie wszędzie, gdzieś w niektórych miejscach bardziej pilnują, w niektórych miejscach mniej pilnują. W niektórych miejscach jest jakieś takie rozsądne przyzwolenie, bym powiedział. Ja wiem, że nie można, ale ja bym się za bardzo do rezerwy nie przypierdzielał o picie wody po południu, bo co do cholery mają robić? Wyrwaliście starych chłopów z domów na 2 tygodnie, czy tam na 12 dni. Gości, którzy mają 40, 50, a nawet po 60 czasami się trafiają. I wyrwaliście ich z domów. I co oni mają na tej jednostce robić po godzinie 16, kiedy nie ma szkolenia? No normalne, walenie wody, no starodawne, tradycyjne walenie wody. Do 15 szkolenia, a później rezerwa co ma robić? Za cichym przyzwoleniem zawodowych, aby było grzecznie, napili się, poszli spać, rano wstali, nie ma tematu. Naprawdę nie widzę problemu. Są to doświadczeni ludzie, 40, 50, 60 lat, to chyba wie ile może wypić. Ja bym bardziej się przeraził, jeżeli 20-latkowie by mi przyszli i zaczęli walić wódę, bo wiadomo, że taki jeden z drugim to jeszcze ma problemy i może przegiąć pałkę i później wiadomo jak jest. A tutaj doświadczeni żołnierze rezerwy wypiją, pogadają, popierdzielą głupoty i poglądają filmy, pójdą spać. Pełna kultura. Ja bym się do tego nie czepiał. Ale wiadomo, alkohol jest zły, jesteśmy przeciwnikami standardowo. Bądźmy poprawni politycznie oczywiście, nie? Nie wolno, wody nie wolno. Tak? Takie jest oficjalne zdanie moje, wszystkich. Nie dyskutujmy na ten temat już więcej, nie? I teraz co ciekawe, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa spała w kontenerach ogrzewanych i z klimatyzacją, a tu padły pytania, bardzo ciekawe pytania. Jak to jest, że stare chłopy śpią w namiotach, a dzieci w kontenerach? No tak kolega stwierdził, że stare chłopy, bo tak jak powiedziałem, na rezerwę wzywają głównie ludzi. No po 30 jest mało, ale tych po 40 bardzo często. 30 tam 8 przed 40, około 40, 50. Czyli stare chłopy w namiotach, a dzieci w kontenerach. Jak to jest? No i odpowiedź była prosta, aczkolwiek zaskakująca. Taka, że wy sobie poradzicie w namiotach, a oni nie, więc muszą spać w kontenerach, bo mają mieć dostęp do PlayStation, telewizora i tak dalej. Kabaret, jak nie wiem, wiem, że to... Ale to nie jest science fiction, ja wiem, że tak jest. Jestem przekonany, bo jeszcze też to pamiętam, że dobrowolna, oni są ochotnikami, ich trzeba inaczej traktować. Wiadomo, że ty jesteś żołnierzem rezerwy, ty przyszedłeś tu przymusowo, musiałeś, dostałeś wezwanie, przyleciałeś, to jesteś traktowany jak plebs. Bo ty i tak tu musiałeś przyjść. Czyli tobie namiot, ty się nie poskarżysz, ty nie powiesz drugiego dnia, że przepraszam, mi się nie podoba, ja chcę wyjść, do widzenia. A dobrowolny, jak PlayStationa nie będzie miał, jak telewizora nie będzie miał, jak nie będzie miał godnych warunków, to nie daj Boże powie, przepraszam panie chorąży, kapralu, poruczniku, mi się tu nie podoba, palę gumę do domu. Dlaczego ci się nie podoba? No bo nie ma klimatyzacji, nie ma ogrzewania, nie ma PlayStationa. Dziękuję, do widzenia, dziękuję za współpracę. Bo może. To jest patologia w tym momencie, że są podwójne standardy. Inny standard jest dla żołnierzy obowiązkowych i przymusowych, żołnierzy rezerwy, a inny standard dla gówniarzy z dobrowolnej. Chociaż na dobrowolną też idą ludzie 30-40, ale widocznie tutaj kolega zwrócił uwagę na to, że więcej było tutaj młodzieży, że tak powiem, 20 do 30 lat. No i co? Fajnie to tak?
Słabe to naprawdę, że się tak traktuje ludzi. Albo chujowo, ale jednakowo, no zawsze tak było, a nie. Rezerwa, inne standardy, dobrowolna, inne standardy. Tutaj pijemy wódę, tu gramy w PlayStation. No może i tak lepiej, nie? Jak pamiętam, jednego dnia na służbę dyżurną dali dwie dziewczynki. Waga ze 40 kilo każda, wzrost może 1,60 m. Następnego poranka afera na zgrupowaniu, bo jeden z rezerwy wyszedł spod prysznica i zapierdalał nago do namiotu i zobaczyły to te dwie panie pełniące służbę, więc gościa podjebały, że latał z jajami na wierzchu. No, dziewczynki się zgorszyły, no. No dziewczynki kochane, no to jest wojsko, no. Jak rezerwista sobie wypił, no to zapomniał ręcznika i sobie wyszedł jak wyszedł, no. Nie ma co się dziwić, no. No dziewczynki, no, nie widziałyście nigdy takich rzeczy. Oj, jakie to zgorszące było. Porządek w jednostce. I tu, kurwa, masakra. Rezerwa wkurwiona, że nie ma zaprawy dla dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Tak, można się wkurzyć, bo dlaczego nie ma zaprawy dla dobrowolnej? Nie wiem, mam nadzieję, że nie było tak, że rezerwa biegała, a dobrowolna leżała, nie? To już by było, w ogóle była patologia. No ale sorry, no przyszliście na tą dobrowolną, no to jakiś porządek dnia chyba powinien być, chyba że już w porządku dnia całkowicie wykreślili zaprawę, czy tam rozruch poranny. No przyszli na tą dobrowolną, no to niech poćwiczą, niech wyjdą chociaż troszkę więcej, bardziej sprawni. Dziwne, że zaprawy nie ma, ale dobra. Żywopłoty i tym podobne wyglądają jak dżungla amazońska, a zbiórka to jakiś melanż pod kontenerem. Żadnej dyscypliny, każdy sobie przychodzi jak chce, ubrani jak im się podoba i tym podobne. Rezerwa wkurwiona, że tu taki syf. No tak, bo komu, nie ma komu robić, przecież dobrowolni nie pójdą, bo dobrowolni muszą być głaskani, bo nie daj Boże zrezygnują. I co będzie? Bo mogą zrezygnować. I co będzie, jak zrezygnują? Kto za to się wytłumaczy? Także taka propaganda jest teraz w wojsku, że macie ich głaskać i robić wszystko, żeby tylko się nie zwolnili. Ćwiczenia, które się ciągle powtarzały, to jakaś żenada. Ciągle to samo. Czyli maski, rozkładanie broni, OP1 i tak dalej. Chcieliśmy zobaczyć coś nowego, ale po co, skoro jest ok? Przynieśli dwie radiostacje i chcieli się połączyć na odległość 40 metrów. Nie udało się. Po dwóch dniach panowie instruktorzy stwierdzili, że się nie da. Jednego dnia chorąży pyta, dlaczego cztery osoby z dobrowolnej i zawodowi są inaczej ubrani jak reszta, czyli będzie z 90 osób. Odpowiedź była zaskakująca. Czyli tak, 90 osób stoi na apelu, cztery inne są ubrane inaczej. Odpowiedź była zaskakująca. Jest mi zimno. Chorąży się zaśmiał, albo raczej pagony mu opadły. A co miał zrobić? Skoro mamy ich głaskać, no to rozłożył ręce, pagony mu opadły, olał to ciepłym moczem, powiedział, dobra, mam to w dupie, nie? Machnął ręką już. No co może zrobić? No generalnie powinien zrobić tak, że skoro ci zimno, żołnierzu, padnij na cyce i zrób sobie ze 20 albo 30, nie? Rozgrzałeś się, już ci cieplej, no jak ci nie jest cieplej, to zrób sobie jeszcze ze 20 i tak aż się żołnierz rozgrzeje. No to chyba z rozgrzaniem żołnierzy nigdy nie powinno być problemu, a tu takie cyrki, że komuś jest zimno. Słabo to wygląda. Oczywiście nie generalizujemy, nie jest tak wszędzie. Są normalne jednostki, aczkolwiek no niestety dostajemy takie gorsze informacje. Ale to w ramach oczywiście rozrywki, żeby się pośmiać, jak to w wojsku jest fajnie. Wojsko Królowej Jadwigi. Ogólnie syf, brak dyscypliny. Patrząc na to, co się dzieje, to wojsko w tamtej jednostce, to dobrze, że kolega powiedział, że w tamtej jednostce to jakiś plac zabaw, może wakacje. Z tego, co pamiętam, to w harcerstwie była większa dyscyplina. Tam nie ma nawet apelów porannych, a służy z tego, co nam powiedziano, 130 osób. Na jednostce szef kompanii zakręcony jak tampon w wiadomo gdzie, tam gdzie jest tampon, nie? Wypisywali broń ludziom, których nie ma. Przepustki stałe były od 16.30, a wojsko wychodziło o 15.00. Nawet nie mają wiedzy, co by się stało, gdyby któregoś zatrzymała żandarmeria wojskowa, albo mają to po prostu w głębokim poważaniu. Co dziwne, szefem jest tam były żandarm, ale jak może być dobrze, gdy starszy szeregowy mówi szefowi, że on wie lepiej, jak to robić, czy tamto. Na 79 rezerwistów 100% obawia się, kto nas obroni.
Tak, te dwie dziewczynki nas obronią, które bały się strzelać. Ta jedna dziewczynka, która nie mogła przeładować i te dwie dziewczynki, które przeraziły się męskiego przyrodzenia. No traktujmy to w charakterze satyry, ale niestety czasami tak jest, że żołnierze zawodowi nawet mówią, przyszli rezerwiści, a po co tu przyszliście, to L4 nie mogliście wziąć. Dobre, fajnie. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie. Jeżeli macie jakieś ciekawe przygody z wojska, to oczywiście możecie nadesłać do mnie na maila. Mail jest w opisie. Dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną, udostępnijcie, subskrybujcie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym i oglądającym, bo tak jak powiedziałem, samo oglądanie też jest jakąś formą wsparcia. Serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy wszystko. Dzięki, cześć i czołem.